A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Monomyth. Ostatnio wpadło kilka poziomów, koncerz się wzmocnił, znaczy moje zdolności posługiwania się tym koncerzem poszły w górę. Obrażenia 88, fajnie by go było naprawić, żeby jakieś obrażenia karne się tutaj nie pojawiły. No tutaj coś w ogóle wpadło. Questowy przedmiot wpadł. Coś takiego. Nowa tarcza jest. Poza tym coś tu się jeszcze stało. Aha, zacząłem chodzić sobie z tą najeżoną pałką do rozbijania przedmiotów. O, tu, patrzcie, tutaj w ogóle przeciążony jestem. Przeciążony. 2,11 to waży. 1,4, dobra, może jednak wezmę. Tylko, że takie popsute trochę te przedmioty. Ta tarcza jakaś taka ciężka jest. Ja może jednak wrócę do tej tarczy. Ja i tak z tarczy nie korzystam, jeżeli chodzi o te blokowania różne. 11,95. No tutaj jest w porządku. Do siły chyba trzeba będzie dołożyć, jak zdobędę poziom. Żeby to jakoś lepiej wyglądało. No zobaczymy zresztą jeszcze. No i wpadła taka sztabka żelaza. Pewnie się do czegoś może przydać. Ja w ogóle jestem w pobliżu tej katedry, znaczy tej kaplicy. Tej kaplicy, więc można by pewnie znowu coś posprzedawać. Pewnie już gościu ma kasę. Trajdzik. Tak jest, 98. Ja mu tutaj coś zaraz, nie wiem, na pewno to. Na pewno te miecze trzeba mu oddać. Rękawice jakieś popsute, spodnie na podmiankę sobie zostawię. To też. A to się chyba nie przyda. Łuk w ogóle. Łuk się może przydać. Łuk wiemy, że działa bardzo fajnie. Ostatnio został przetestowany. Strzały w głowę poszły. No dobra. Tutaj. Zaraz. Aha, no to trzeba sprzedać, zanim się przełączę, tak? No dobra, niech będzie. Trade. No nie wiem, ta tarcza, zostawić ją sobie? Niech może na razie będzie. To też sprzedam. Jeżeli bym podniósł siłę, to może dałoby radę tę tarczę podnieść faktycznie. Wałek do ciasta, z którego za bardzo nie korzystam. No dobra, niech tak będzie. No i teraz, jeżeli chodzi o kontynuację, mamy dwie zielone pineski. Tutaj... I tutaj chyba szybciej bym się dostał, nie? Fajnie by to było sobie przejrzeć, zwłaszcza, że to jakiś taki obszar niewielki, a tutaj się gdzieś schodzi w ogóle. Więc zacząłbym sobie od tego miejsca. Pytanie, jak tam dotrzeć? Tędy to chyba... Chociaż nie, zaraz, bo tam się coś pootwierało, jakieś skróty. Zaraz. Musimy zobaczyć. Jeżeli faktycznie się otworzyły jakieś skróty... To pewnie by dało radę szybko do tego miejsca wrócić. Z tym jeszcze nic zrobić nie mogę. No nie. Ten przedmiot mi w tym nie pomoże. Zaraz. Jak to by było? Tu się gdzieś coś pootwierało. A, no i pewnie... Tak, no to jest ten most zwodzony. Tak, i tutaj będę mógł sobie przejść. Ta muzyczka sygnalizująca zagrożenie, taka, wiecie, do walki, jakoś tak przeminęła. No dobra, czyli ten gościu, który gdzieś tutaj sobie jeszcze stał, daruje mu życie w takim razie. Nowe obszary w dzisiejszym odcinku. Ej, ale fajnie to wygląda. Dobra, idziemy. Trzeba to badać. Świetliki są. Świetliki zapewniają światło. Nawet sporo tego światła. Więcej niż można by się tego spodziewać po świetlikach. No ale dobrze. Niech tak będzie. Pochodni mamy dużo jakby co. Więc nawet jakby świetlików nie było, to damy sobie radę. O, dobra, mamy beczki. Ta najeżona pałka w ogóle, jak ona się zacznie psuć, ona jest drewniano-metalowa, nie? Więc jako, że drewniano, to nie wiem, czy mógłbym ją w ogóle naprawiać. Może jednak docelowo fajnie by było coś metalowego mieć do rozbijania przedmiotów. Jest skrzynka i są schody.
Schody prowadzące do wody się rymuje. A w ogóle wytrychów. Wytrychy by trzeba było zakupić. O, albo znaleźć. No ale dodatkowe zestawy wytrychów to mnie jakoś chyba specjalnie nie ustawiają. Zostawmy tę wodę na razie. Zobaczę sobie tam z drugiej strony, jak to wygląda. Czyli mamy takie nowe miejsce. Ja mam nadzieję, że ja tu mogę wracać. Mogę, dobra. Dobra, zobaczmy tu. Zobaczmy tu. Tu ktoś był przede mną i rozbił moją beczkę. Okej. Po schodach. Ognisko. No, chyba nie mam nic do usmażenia. Ale jakby co, pamiętajmy, że tu jest blisko ognisko się rymuje. Aha, dobra, mamy coś do usmażenia. Mianowicie rybki strzały. No, strzały trzeba brać. Okazuje się, że dobra pozycja łucznicza to może nam tutaj porobić skomplikowanych przeciwników w tej gierce komputerowej. Dobra, to niech się smaży. Ja sobie rozbiję te beczki. Świeczka. To już też wiemy, że świeczkę mogę w zębach trzymać, jak mam zajęte obie ręce. To też jest ciekawa wiadomość. Może nie daje taka świeczka tak dużo... tak dużo światła jak pochodnia, ale czasem może się to tak przydać. Kubkiem sobie można rzucać, tak? Cyk. No dobra. Czyli mamy taką sytuację. Uwaga, uwaga, skaczę do wody. No, w wodzie to nawet tutaj niezła widoczność jest, nie? Jak na wodę, jakaś muszka mi lata. Muszka mała. Za dużo expa bym za nią nie dostał, nie? Aha, i to są te schody, po których mogłem zejść tam od drugiej strony. Jeszcze tutaj sobie podpłynę. No to słabo widać. Ale chyba nic tam nie ma. Dobra. No to te boczki sprawdziłem. W takim razie zobaczmy sobie... Zobaczmy sobie ten środek. Bo to wygląda naprawdę tajemniczo. I nawet jest brama tam otwarta. No dobra. Jakieś ciacho znalazłem. Surowe mięso. Nie smażymy na razie. Może znajdę więcej takiego mięsa i się będzie stakować. Aha, tam jest jakaś taka mgiełka na tej bramie. No ale niby otwarte, więc chyba przejdę. Może jakiś teleporter. Zobaczmy tu jeszcze. Sztandary. Sztandary. Jak to było? Matki, córki w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło wolność i ojczyzna i ruszała w pole wiara. Ale to nie takie proporcje. No dobra. Czy ja tu mogę przejść? Aha, to jest też jakaś zmiana poziomu. Well. Dobra, zobaczmy. Lysandria. Nie ma mapki. No dobra, no to tamten obszar, gdzie mogłem iść tam na południu, to też była zmiana obszaru, gdzie nie miałem mapki, więc no dobra, zobaczmy sobie to. No, są drzwi jakieś wielkie, tam gdzieś można iść, tam gdzieś można iść. Zobaczymy, czy to są kupcy. Może coś da radę tutaj zakupić. Dzień dobry. Nope. O, ten do mnie sam zagadał. To jest strażnik. What da się dzieje się? Aha, mogę gdzieś za nim iść, tak? No dobra, pójdę za tobą. Co ty chcesz ode mnie? Do not touch me. I am of noble birth. Okej. Okay. Gdzieś mnie przyprowadził.
Przeklikam sobie tutaj. Zobaczcie, czy coś ważnego do mnie mówi. No dobra, nie jestem zainteresowany, albo... O, masz moje uszy, w sensie, że... Nie no, w sensie, że zamieniam się w słuch, tak? Aha, jakiś kwestik. No dobra, coś się tutaj stało. Jestem w jakimś takim miejscu dziwnym. Rozejrzymy się tu. Czy ja tu w ogóle mogę, czy ja tu mogę chodzić? Chyba mnie stąd nie wyrzucą, co? Dzień dobry. What's that? What do you want? A, ten mnie nie chce przepuścić. Dobra, to zobaczmy tu. Pochodnie takie nie do zabrania. Aha. No nie chcą mnie przepuścić, no to... No nie będę tutaj walczył chyba z nimi, co? Chyba to nie jest dobry pomysł. Na pewno tu mogę gdzieś sobie pewnie wyjść. Tu wszystko poblokowane. Aha, tutaj też poblokowane. No dobra, chyba będzie trzeba wyjść i się tam porozglądać na zewnątrz. Wychodzimy. Jakaś aktualizacja na pewno jest zrobiona i uwaga... Gdzie ja tu jestem? Jest jakaś fontanna Descarda Kane'a. Dzień dobry, przepraszam. Ej, ale patrzcie, jak to wygląda fajnie tu. Nie chce gadać ze mną. Zobaczymy, co ma w beczce. Nic nie ma w beczce. No dobra, rozglądamy się w takim razie. Łyk wody. Nie wiem, trzymam się lewej strony. Zobaczymy, co ja tu ciekawego mogę znaleźć. Na przykład pustą fiolkę, to się stakuje. Pewnie mógłbym wody zaczerpnąć. Tam z fontanny Descarda Kane'a. Wypatrujemy kamieni w ścianach, takich clickable. Bo to takie cegłówki, jakby coś tu mogło takiego być. No, warki. Nope. Burza. Nadchodzi. Dzień dobry. A, tu można gadać. Opowiedz mi coś o tej fortecy. Ja znam angielski, patrzcie tutaj. Plotki o sobie, o ekspedycji, to pierwotne jakieś tam nasienie, coś tam ziarno. O, handlarze, katedra, inner sanctum. Coś jest. What da się dzieje, fuk. Możesz otworzyć drzwi. Widzicie, znam angielski. A, dobra, do otwarcia drzwi pewnie jakiś jest kwestior, co? Zobaczmy dalej. Tawerna, goodbye. No świetnie. Zagadałem, coś się zaktualizowało. Szyld. No tu cwaniacy mają takie pochodnie nie do zajumania. Co to jest? A, jakieś jubilerstwo, kamienie szlachetne. Ale zamknięte. Zobaczymy. Zamknięte, a mój wytrych? Otwarte, dobra, wpadamy do jubilera. Jumać tu wszystko. Może jakieś rubiny do hełmu znajdziemy, żeby zdrowie zwiększyć. Więc taka osada, tak? Można rzucać tymi butelkami, takie do wzięcia są. Jakiś taki nowy wygląd flaszki. Ale to są takie tylko do rzucania, do podnoszenia. To? Otwarte? Nikogo tu nie ma. Nope. 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 Coś ten jubiler biedny, on tu nic nie ma. Albo wręcz przeciwnie, wszystko sprzedał, wzbogacił się i wyjechał, dlatego tu zamknięte i go nie ma. No nie, no tutaj nic nie widzę. Idziemy stąd. Rozglądamy się dalej. Trzymam się lewej strony. Podoba mi się to miejsce. Jakaś taka fortyfikacja wielka. W ogóle zbudowana pod ziemią? Dlaczego? Chciałbym poznać historię tego tego miejsca. Pewnie mówią mi o tej historii, tylko procek. Nie rozumiem. Tam coś jest. Dobra, zobaczmy tu.
Dzień dobry. Mogę tu wejść? Mogę chyba. Proszę się przesunąć. Skrzynko. Nic tu nie mają. Butelki do rzucania. Tu wszystko już zjedli. Nic mi nie zostawili. Ja im mogę coś tutaj położyć. Patrzcie. Macie tu chleb takie. Takie coś. Nie ma za co, gościu. Tutaj sypialnia. Waga. Też jakiś handlarz pewnie. Albo dealer. Odmierza tutaj różne substancje. Dobra, szafa. Nope. Zdrzemnąć pewnie by się można. Chyba, że w tym miejscu nie powinienem. Dobra, zostawiam ci ten placek. Wszystkiego dobrego. Chodźmy dalej zobaczyć. Czyli tak, tutaj szedłem. Idziemy do góry. Beczki. Aha, to ja się tu wracam. Nie, zaraz, momencik. A tutaj coś było? Tutaj gdzieś w lewo mogę też iść. Dobra, zobaczmy to. W takim razie tutaj. Liście do podcierania się, takie królewskie, królowej. Dobra, są strażnicy jacyś. Aha, i wróciłem, patrzcie. Wróciłem do tego miejsca. Gdzie mnie wtedy ten strażnik zgarnął? No spoko. Też jest strażnik. Troszkę się tutaj porozglądam. Zaraz tam w lewo też pójdziemy zobaczyć. Może to zgaszę. O, jest jakaś skrzyneczka. Nope. O, rękawice mi się psują. Mieliśmy jakieś na zmianę rękawice? No, rękawic akurat na zmiany nie miałem. Ty chcesz gadać? Nie chcesz gadać. Ty chcesz gadać? Nie chcesz gadać. Aha, tutaj znowu jakiś taki typowy strażnik, tak? To Inner Sanctum tutaj coś mi opowiadają, ale to chyba to samo, tak? No to w takim razie... No, znowu ciastko. Jak znowu wejdę do czyjegoś domu, to tam zostawię. Ja tu, spokojnie, ja tu nic nie niszczę. Proszę się tak na mnie nie patrzeć. Dobra, chodźmy sobie teraz tą drugą stroną. W takim razie dotarłem tutaj, trzymamy się dalej lewej strony. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi ta droga. No, tutaj zniszczone, tutaj niezniszczone. Chlebek taki niespleśniały. Trawa się przebija przez beczkę. Kolejny strażnik. Ej, ale duże te obszary tutaj nawet. Ale to dobrze. Chyba jakaś studzienka, co? Taki charakterystyczny symbol też. Jak nie ma studzienki, to ten charakterystyczny symbol oznacza pułapkę. Takie słoneczko z twarzą, nie? No ale tutaj to raczej... to taka woda. Może tu coś schowali? O, to jest ta studzienka, gdzie wtedy tutaj na nią wyszedłem ostatnio? Czy to jest to miejsce? Czy to jakaś inna studzienka? Nie no, chyba inna, bo... Chociaż wtedy szedłem w lewo... Może... Dobra, trzymamy się dalej lewej strony. Tak, tutaj wtedy wyszedłem właśnie tędy chyba. Przecież nie, zaraz, nie, to jest coś innego. Dobra, spokojnie. Ja to zaraz wszystko tutaj zidentyfikuję. Czy tu można wejść? A nie można. Dobra, tutaj potrzebujemy jakiegoś klucza albo pozwolenia na wejście. Dobra, czyli tędy.
Do góry. A, no tu mnie chyba nie było. Tak myślę. Tutaj chyba nie. Zawiłe to wszystko jest. O, tu mnie na pewno nie było. I burza nadchodzi coraz bliżej. Kolejny skręt. No dobra. Zobaczmy. Gdzieś tu. O, teraz też dotarłem do takiej studzienki. Aha, no tu się chyba wróciłem faktycznie. Tak, tu się wróciłem. To takie zapętlania, tak? Jak to zrobić, żeby było dobrze? A jak tu bym poszedł, to bym... Aha, no to jest... A nie, czekaj. No gubię się. Nie, no tu byłem. Tu raczej byłem. No ale dobra, jeszcze się podtrzymam tej lewej strony, może... Bo coś tam na pewno pomijałem. Nie wiem, czy czasami źle nie skręciłem w pewnym momencie. Tu? O, tutaj mnie na przykład nie było, zobaczcie. Niby się trzymam tej lewej strony, ale... jakieś twardawe beczki. Może więcej staminy zgromadzę? Tak, teraz poszło. I kamień szlachetny. Dobra, czyli mamy nowe miejsce. Idę dalej. Nie idziemy do góry. Lewa strona. O, może to można rozkopać. To mogę chyba wywalić, bo to jest zużyta poch... O! Mam już dwa takie przedmioty. To są jakieś takie przepustki, tak? Jakieś pozwolenia? Gdzieś mogę wchodzić? No nie, tu jest ta pochodnia, którą wyrzuciłem. Nie mogę tu kopać. Jest kolejna beczka. I to do rozpalania ognia. Aha, no tam są na dole ci handlarze, nie wiem. Ale nie chcą ze mną handlować. Ale jakieś takie towary tam porozstawiane, tak jakby to handlarze byli. To tam byłem. Aha, tutaj są te drzwi. Kolejna beczka. Może beczki się respawnują? Nie, no raczej nie. To są po prostu nowe miejsca. Okej. Wszystko trzeba obejść. No i patrzcie na to! I zanotowane, mamy kolejną formułę na... na obelisk jakiś. Dobra, trzeba to zanotować. To musielibyśmy mieć obelisk, który ma na dole oznaczone, nieruchome, takie coś. To jest taka folko na górze, dwa na dole, pi. Idzie od dołu, później ten zawijas i ten taki ludzik, tak? Dobra, trzeba będzie takiego obelisku poszukać. Pewnie taki był z takim symbolem gdzieś. Trochę już tych obelisków namierzonych miałem. No to jest jakiś punkt zaczepienia. To jest zawsze dobra wiadomość. Tam nie chcę skakać. Okej. Beczka kolejna. A tu jeszcze była beczka. I kolejne beczki. Jakieś drzwi. Jedne, drugie. Dobra, zobaczmy. Zamknięte.
Oho, zamek zbyt skomplikowany. Znak, żeby więcej punktów dać do lockpickingu. Taka sytuacja, no dobra. Czyli na pewno więcej siły by się przydało, skoro już tam jakieś przeciążenia miałem. I więcej do lockpickingu. No to jest jakaś wskazówka, tutaj też. Ale to może, wiecie co, to może do jednego pomieszczenia te drzwi prowadzą, dlatego mają podobny poziom zamka, nie? Jakaś może taka sytuacja. Trzeba zapamiętać to, że są tu takie drzwi. Aha, czyżby to były kolejne prowadzące do tego samego miejsca? Tak, to też zbyt skomplikowane. Pewnie wystarczy otworzyć tylko jedne, żeby wejść tam, gdzie w tej chwili nie mogę. Grillowana rybka. No taki Morrowind, no. Aha, i wracam tutaj pomału, widzę. A nie, czekajcie, to jest jeszcze coś innego. To jest jeszcze jakieś inne miejsce. Już myślałem, że wróciłem tam na dół, ale nie, ja tu jeszcze gdzieś jestem. Jest dźwig. Charakterystyczny obiekt dla tej gry. Narzędzia, waga, jakieś odważniki, pióro i beczki. Cyk. Chlebek. Zwykły. Rybka. No i burza. Tu jest most. Dobra, wejdę sobie tu. A to takie nieotwierable. To są wrota, które widziałem, o właśnie, z tamtej strony, jak tutaj wszedłem po raz pierwszy. Ale tu nie ma przejścia. A w ogóle, no mapki nie mam. Chciałem odruchowo na mapce zobaczyć, gdzie to jest w ogóle. Ale to nie ma łatwo. Aha, no i teraz wróciłem tutaj na dół właściwie. Momencik, momencik, więc... Aha, a zobaczmy ten dół też tu. Bo tu mnie raczej nie było. Może coś tu gdzieś schowali. Takie narzędzia tortur. A, tu coś jest. Nie, nie mam tutaj dostępu. No dobra, czyli już były jakieś drzwi, gdzie więcej lockpicka by się przydało. Były też drzwi, gdzie potrzebuję klucza. Tutaj drzwi, gdzie nie ma dostępu. Ciekawe, czy w tym Early Accessie w ogóle można tutaj na przykład przejść. Może da radę. Tutaj w ogóle drabina? Drabina, aha, to tam gdzieś na dół. Dobra, zaraz to też sprawdzę. W każdym razie tutaj można się napić. A to? A to? Aha, dobra, gdzieś tu wszedłem. Ładnie to wygląda, to jest jakaś katedra chyba. No, wielkie obszary, ale tutaj raczej jestem bezpieczny wszędzie, nie? Są drzwi. Oho, i jakaś notatka. To może być jakieś ważne miejsce. O, i tutaj też zamknięte. To może od drugiej strony tędy można było wejść. To może były te drzwi skomplikowane. Przynajmniej jedne z tych drzwi. To w takim razie więcej takich powinno być, ale nie widzę. Nie, to będzie coś innego. Tu jest święty Graal. O, są jednak drzwi, ale tam były trzy pary drzwi, nie? Na zewnątrz niby. Nie, to chyba coś innego. Zresztą by się chyba miejsce nie zgadzało. Chociaż, cholera wie, dosyć zawiłe te obszary. No dobra, tu trzeba też pamiętać, że jest taka katedra z zamkniętymi drzwiami, gdzie postać zrobiła pewne notatki. Warto by to było pewnie przeczytać, ale nawet nie wiem, gdzie on to zapisał. Teraz weź tego szukaj tam. Była drabinka też. Aha, i tutaj... Momencik, momencik, jakbym poszedł gdzieś dalej... Kuźnia. Jest kuźnia. No to mógłbym właściwie zreperować sobie
mój koncerz, żeby to lepiej wyglądało. Możemy przy okazji zobaczyć, czy można to reperować, ale chyba nie, co? Tu miejsca na to nie ma zbytnio. Dobra, może za chwilę. Wezmę koncerz na kowadło. Moje młotki płatnerskie są. I uwaga. Nie, nie, nie tym. Młotek płatnerski jest tutaj. Dobra, to sobie odłożę. I uwaga, uwaga. Tak, excellent. Wszystko na zielono, fajnie tutaj. Obrażonka. A zobaczymy, może jednak da radę te metalowe części. Gorzej jak mi się to swajczy po prostu. Nie, no chyba nie. Czy to można reperować? Zagadka. Dobra, starczy, nie? Można chyba. Można, ma takie metalowe elementy. Ich daje radę. No to dobrze wiedzieć. Jak to teraz wygląda? Na czerwono dużo, ale jest excellent, dobrze. Bo ja się tym po prostu nie umiem posługiwać. I siły nie mam nawet tyle, żeby tutaj więcej obrażeń wyciągać, tak? Chociaż, aha nie, no skill points. A nie są na czerwono same te wartości liczbowe. Te z lewej strony, ciekawe. Nieważne. W każdym razie zreperowałem się tutaj troszeczkę. A to co to? O, to są takie podobne symbole jak te na obeliskach, ale jednak inne. Młoty i żelazo. Rodriego jakiegoś. Może kowal tu jest. O, taka czerwona łapka. Pewnie można kraść, ale to nie z moimi umiejętnościami. Tam się coś świeci. Może pierwszy magiczny przedmiot w tej grze. Taki topór jakiś. A, zaraz zobaczymy, co on tu ma na sprzedaż. Dzień dobry. Czy tu można coś kraść? Pewnie nie można, ale strażnik jest u takiego kowala, jak czasami w sklepach w Morrowindzie, no nie? Mieli taką ochronę. Jakby ktoś chciał coś tam zajumać i tak dalej. Aha, teraz o tej katedrze coś się tutaj pojawia. Informacje tam, gdzie byłem. To musi być coś istotnego. To tutaj nic nie mogę zabierać. No to jest taki świecący topór. Jakieś tarcze. Dzień dobry. Czy mogę zadać kilka pytań? Tak, tutaj zawsze warto coś przeklikać. Może coś się zaktualizuje. O, ten nie ma dodatkowych informacji o tym. Artefakty jakieś. Dobra, zobaczmy trade. O, strzały można kupić u niego. Dobra, miecze i topory. Obuchy. Miecze i topory. Łuk, longbow. A, no dobra, są jakieś zbrojki fajne, chainmailowe. Tylko, że ja nie mam siły. Jak jestem przeciążony, to pewnie lipa wychodzi, nie? Może szybciej stamina spada, albo wolniej się przemieszczam. Jak będziemy mieli więcej siły, to ja sobie wrócę do tego kowala. Nie wiem, czy strzał nie kupić. To jakieś drogo wychodzi bardzo? A można to jakoś dzielić? Czekaj, czekaj. Można. Gdybym sobie kupił na przykład tak 10 strzał jeszcze więcej i zapłacił mu... mogę mu srebrem zapłacić po prostu. Nie pamiętam, ile ja tym... O, dam mu taką pochodnię zużytą. No, dobra, to mogę oddać, to mogę oddać, to mogę oddać. Masz tu surowe mięso, masz jakieś chleby, masz te ziela, masz takie kamienie szlachetne. Już mi ostro dopłaca. Aha, no jeszcze mi nie dopłaca, bo tam zmieniałem, tak? No to w takim razie 20 chcemy. Nie 12, mogę 2... Jak się robi 20? Nie 120. Nie mogę tej jedynki skasować, nie? No dobra, to 10. Dobra, tak muszę chyba.
15, jeszcze mi dopłaca. Dobra, weźmy sobie jeszcze tych strzał. Może będę ostro strzelał z łuku. Trajdujemy tutaj. Co się dzieje? Nie mogę? Aha, nie ma, on nie ma miejsca na te sprzęty, tak? Rozumiem. No bez przesady, gościu, masz miejsce. Tu są jakieś systemy sortowania skopane. No dobra, powiedzmy to jeszcze odłożę. What the fuck? Dobra, wziął. A nie, dobra, no faktycznie nie miał miejsca. Mi się coś ubzdurało, że tutaj może po dwa w pionie ustawiać. No spoko. To sorry, gościu, zwracam honor. Wszystko się zgadza. No dobra, dokupiłem sobie jakieś strzały. Goodbye. On ma tutaj coś takiego kłutego, fajnego gdzieś? Jakby ktoś chciał zajumać? Pewnie nie. Tutaj. A nie, to jest dobra. To jest to. Czyli strzały sobie kupiłem. Możemy stakować, oczywiście. Możemy dołożyć tutaj. Mamy 30. Aha, 30 się mieści maksymalnie. To dobrze wiedzieć. To dobrze, że nie kupowałem jakoś bardzo dużo. Jakby co... A tutaj jeszcze coś jest. To jest spleśniały chleb. Halo. Dobra, gdzieś go zostawię tam po drodze. To też gdzieś zostawię po drodze. Nie będę mu tutaj wyrzucał. Z handlarzami trzeba dobrze trzymać, być w dobrych stosunkach. Nie będziemy tu śmiecić. No i co teraz? Tam jeszcze ta drabinka była, no ale tu ciągle można gdzieś iść. Aha, tutaj się wróciłem do tego miejsca. Dobra, to teraz jak się będę trzymał prawej strony, to chyba wrócę do tej drabinki tajemniczej. Myśmy sobie tam jeszcze sprawdzili. Dzień dobry. To znowu jo. Drabinka była gdzieś tu. Tu. Idę sprawdzić. Może jakieś slamsy tu będą. Na dnie. Ci, co się stoczyli na samo dno, tutaj mieszkają. A, jest jakiś woreczek. No co to? Okej. Dzień dobry. Oho. Chleba można by dać naszego powszedniego. Tak, bread, coś tam. Znaczy mam ten spleśniały. Znaczy nie, zwykły też miałem, ja tam odłożyłem, czy go sprzedałem temu kowalowi. Dobra, weźmy to. Nie wiem, dałem mu chleb, czy nie dałem mu chleba? Nie, on spleśniały go, to mam takie coś. Ej, stop! Wracam się zobaczyć, czy ja tam chyba sprzedałem jakiś chleb. Może coś tu będzie z tym. Momencik! Trzeba tu wszystko sprawdzić w tej gierce. Jeszcze raz. Zgasimy to. To było to. Przepraszam bardzo, czy ja tu nie sprzedałem jakiegoś chleba naszego powszedniego? O, chcę zobaczyć twoje, dobra. Tak, no chleba daj mi. Z powrotem. Nie wiem, może będzie więcej potrzeba, może tam będzie więcej żebraków. Dobra, bierzemy chleb, dajemy mu to. Trade. Teraz się okaże, że któryś będzie chciał taki taki placek, nie? Aha. No dobra, zobaczmy. Spleśniałego chleba nie wziął. Dzień dobry, to znowu ja. O, o, o! To jest to, tak? Mogę mu dać chleb. Mhm, i co?
Aha, i nic, tak? Reputację może zyskałem. Jak w Falloutie. Karma mi wzrosła. Nie wiem. Jakieś tam ryby jeszcze miałem do usmażenia. Możemy tutaj z tego skorzystać. Miałem ryby? O, miałem tutaj. Mogę przy okazji wywalić zbędne przedmioty. O, tutaj mamy w ogóle slot. Pewnie mogę w ten slot włożyć jakiś przedmiot, który zajmuje dużo miejsca też. Na przykład taką tarczę? Nie, tarczę nie mogę. Dobra, to wywalamy. To wywalamy. Nie potrzebuję. Okej. Okay. Mam flaszkę jeszcze, jakbyście chcieli. Dzień dobry, ten nie chce gadać. Zobaczymy, co on tu ma. Nic tu nie ma. O, tu coś jest. Pusta fiolka. No dobra, rozglądamy się. Rozglądamy się dalej. Więcej flaszek. No i tam się jeszcze gdzieś dalej idzie. Aha, no to jest jakiś typowy strażnik znowu. Nie, no to już te standardowe teksty. A tu? Żeby im się to nie swajczyło tu wszystko. Dzień dobry. No, jakiś kobiecy głos. Najpierw w lewo. A tu? Aha, i tu się idzie do góry gdzieś z powrotem, ale niekoniecznie, można też w dół. No to, ta kładka. Wiecie co? Tutaj widzę, że jest dużo chodzenia. Ja bym zrobił, może tak, zostawmy sobie na razie ten cały dół tutaj. Ja tutaj wrócę. Bo to jest obszar taki jakby osobny się okazuje. Taki zupełnie osobny obszar, taki dolny. I tu coś się widzę dzieje więcej. Szkoda, że nie ma tej mapki, bym sobie tutaj zaznaczył, no ale będę pamiętał, że była ta drabina, blisko kowala ona jest. Do kowala pewnie trzeba będzie wrócić, więc to bym sobie jeszcze sprawdzał. A póki co, wiecie co ja bym zrobił? Ja wam powiem. I przy okazji tu są te drzwi tajemnicze. Pewnie trzeba będzie wracać w te okolice, więc ten dół sobie jeszcze sprawdzimy. A póki co... Aha, to tutaj była ta katedra. Dobra, dobra, dobra. Pewnie też tu trzeba będzie do niej wrócić. Bo tam były pozamykane drzwi. I tu jest kuźnia, ten kowal właśnie. I tu już się pewnie coś zapętli, co? Jeżeli chodzi o to trzymanie się lewej strony przez cały czas. Tak, bo tutaj wracam do tego miejsca. I skoro tam jest osobno... A to jeszcze tu zobaczę. Chociaż tutaj chyba widzieliśmy ten dźwig, nie? Właśnie. Tak, tak, tak. Ja tutaj byłem. Ja tu byłem. Były te narzędzia, to było to. I tu były te drzwi, których nie mogę przekroczyć. Zostawmy na razie ten dół i wróćmy się, skoro mam ten kod na obelisk, to ja bym chętnie to znalazł, zaznaczył. Tutaj już coś wiadomo. Na pewno posunąłem akcję do przodu. O, ktoś tu jest. Może mściciel za tych strażników, których tu pozabijałem. Hail Hadrian. Sam zagadał. A to nie jest ten, którego z więzienia uwolniłem na samym początku gry? Czasami? Jakąś nagrodę chce mi dać. Tak, to jest chyba on. Pieniądze. Dobrze, dzięki. No problem. Aha, dobra. To takie zwieńczenie questa chyba totalne z tym gościem. I co? Będziesz ze mną chodził? Nie, chyba... No, on sobie tu będzie chodził. Dobra.
Niech tak będzie, czyli... Aha, to mogę już zlikwidować. Tutaj wiemy, że mamy przejście, będziemy tutaj na pewno wracać. To jest pierwsza sprawa. Ten most zwodzony jest opuszczony, możemy go zlikwidować, bo to już też wiadomo. I teraz tak, tutaj miałem zagadkę z obeliskiem, tutaj i tutaj. Tutaj była ta magiczna bariera, tutaj była też jakaś magiczna bariera. I tu mamy przejście dalej. Dobra, zobaczmy sobie te bariery. Tutaj będę dosyć blisko tego. Znaczy nie bariery, tylko te obeliski. Może coś tu będzie pasować, jeżeli chodzi o ten nowy kod. To byśmy mieli z głowy już też, bym odznaczył coś na mapce. Mhm. Zaraz, jak tu iść tędy jakoś? Więcej światła. O, i tu będę blisko... O, to był ten koleś. Załatwić go? Skoro już tu wszystkich dobijałem, czy darować mu życie? Idę go załatwić. Jak wszyscy, to wszyscy. On może coś mi tu powie ciekawego jeszcze, nie? Jak nic nie mówisz ciekawego, to... To nara. Krytyk jakiś wszedł. O, i widzicie, mamy pieniążek. Expa chyba nie dostałem za wiele, co? Czyli wszyscy ci strażnicy powybijani, ale oni zaczęli, nie? Chyba, że tam ich przez przypadek jakoś smerno... O, to jest tutaj, smernąłem. O, patrzcie, patrzcie, jest to! To jest to, za pierwszym podejściem trafiłem. To jest ten symbol na samym dole, oznaczony tym nieruchomym, takim trójkącikiem. A, tylko teraz jak się tam dostać? Tam są w ogóle roślinki do wzięcia. Jak się tam dostać? Ej, tam się chyba nie da normalnie dostać. Mamy jeszcze korzeń chyba jedny do skakania. A, no dobra, wykorzystam go. Ostatni korzeń. Okej. Hopsa. To sobie podniosę, to sobie podniosę. I teraz tak. Żeby tu nie spaść, bo nie mam innych korzeni. Dalej było to pi, to już jest ustawione. Później było to i na końcu ten ludzik. Jest dźwięk. Nie mogę przemieszczać, czyli to już też jest dobrze ustawione. To jest drugi obelisk poprawnie zrobiony. A co za tym idzie, mogę go sobie odznaczyć. Tu jestem dosyć blisko tego kolejnego. Moglibyśmy zobaczyć, jaki jest symbol tam na samym dole. Fajnie by to było mieć też zapisane na mapce. Mógłbym to od razu tak robić. O... Dobra, zeskoczę tu, żeby sobie kostki nie skręcić. Chodźmy tu zobaczyć. Tam wiemy, że jest ten dół. Chodźmy zobaczyć tu jeszcze, tak. Bo to chyba dosyć szybko jestem w stanie tam dotrzeć. Pójdę tędy. Może bym namierzył jeszcze ten obelisk, zobaczył, co tam na dole jest, na samym dole. Jeżeli to będzie widoczne, jeżeli tam łatwo będę mógł się dostać. Bo nie jestem pewien, na jakim poziomie to było, ale to chyba jakoś po drodze mieliśmy. Jak to było? Jak to było? Gdzie to było? A, to tu. Okej, na samym dole jest ten ludzik taki. Czyli musielibyśmy taki przepis znaleźć z ludzikiem na dole. To wiecie co? Ja sobie tutaj zapiszę. Ludzik. O, i to będzie wiadomo. Ale wiecie co? Są cztery symbole różne i cztery właściwie obeliski. Dwa zrobione i dwa jeszcze do zrobienia. Czyli tu się można domyślić, że tam co tam było? Zaraz, co ja w ogóle miałem? Miałem na dole to co teraz, ludzika. Chyba tam to pi było na dole, tak? Okej, myślę, że najlepiej będzie jakoś wodą, bo od tej strony jakoś mogłem tutaj dotrzeć. Stąd chyba niekoniecznie. Czyli skoczę sobie do wody, podpłyniemy tam i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Tu jest jaskinia, to już tam byłem, nie? Tu jest wodospad. No dobra, płyniemy. Bo jak zacznę z buta gdzieś chodzić, to różnie może się skończyć. Bo nie pamiętam dokładnie tych przejść wszystkich. A to nie jest blisko. No ale mamy progres. Doświadczenia to ja dzisiaj nie zdobywam za wiele.
A szkoda, by się ta siła przydała i więcej do otwierania zamków, jak się okazuje. Ale ważne też, że ten koncerz już nie ma żadnych kar. Jakby co, to możemy nim nieźle dźgać. Też troszeczkę sobie usprawniłem tę staminę, że tak powiem. Dobra, tędy. Tutaj sobie przepłynę, tam były drabiny, ale po drabinach... Nie, chyba nie. Chociaż... Nie, dobra. I tak tu chyba nie podejdę. Normalnie, standardowo, tutaj nie powinno być problemów. Tam mi widz pisał w komentarzach, że w wodzie czasami jakieś obiekty są niby do podnoszenia. To weź tu szukaj w wodzie. Znaczy do podnoszenia. Nie wiem, czy właściwie do podnoszenia. Ogólnie do przegapienia. Dobra, wejdźmy tu. Wejdźmy tu. I teraz bym musiał... Zaraz, jak to było? Aha. Tą górą jakoś przejść. Jak tu się wchodziło? Tu się wchodziło. Dobra. Niech tak będzie. Wspinać się mogę, nawet jak nie mam staminy. Gorzej ze skokami pewnie. Hops. Dobra, poszło. Zobaczymy sobie to. Zaraz tutaj. Jak to było? To było jakoś w tej jaskini, nie? O, to jest to. Dobra. Zobaczmy to miejsce. Rozglądam się tutaj jakby co, dlatego likwiduję ten znacznik. Tam jest ten dół do przejrzenia. Zobaczymy tu. Co to w ogóle jest? No tak bardziej złowrogo tutaj. Tu jakaś woda. Dobra, trzymamy się lewej strony. Okej. Tam jakiś tunel taki. Oho, to wygląda jak jakaś zagadka. To tak wygląda, jakby się mogło otworzyć. To nie jest krata wbudowana na stałe. Aha, już coś tu widzę. Jakieś parkury będą dziwne. Tam się otwiera. Aha, i trzeba pewnie dojść teraz. Drabina jest. Aha, to jest czasówka. Trzeba tu jakoś... Ale dosyć dużo czasu. Tam też się zamknęło. A drabina? Nie, tu jakiś wskaźnik jest specjalny. Postać kaszlała. Tu chyba nie powinienem na dole być. Dobra, to spróbujemy sobie tam poskakać, co? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hopsa. Hopsa. Aha. No to może nie być takie proste. What the fuck? Dobra, mamy coraz mniej tych kamulców. Nie po wszystkich mogę sobie fajnie skakać. Nie! Dobra, coraz mniej możliwości tutaj jest. To może nie być takie proste. Ale dobra, po tym mogę. Może jakoś tędy? Ej, spróbujemy tędy. Hops. Nie! Okej.
No dobra, to w takim razie tędy. Nie, tu. Tam przeskoczę? Tak daleko? Nie wiem. Dobra, spróbujemy jakoś tu. Tu. Aha, tu nie. No to tam przeskoczę. Tam. Dobra, spróbuję jakoś tędy. Zobaczymy, czy to ma rację bytu. Hops! Dobra. Hops. Nope. Pewnie ten korzeń by tutaj pomógł bardzo. Chociaż to ciężko wyczuć. Daleko się skacze z tym korzeniem, nie? A dobra, to był dobry pomysł. Próbujemy tu. Bo tutaj mogę szybko się złapać. Tutaj mogę przys... Kurde. Myślałem, że też się złapię tego. Ale nie do końca. Ale te, po których mogę chodzić, chyba takie bardziej zielonkawe są, nie? Chociaż nie, te nie są zielonkawe. Jeszcze raz. Tu. Łatwo. A, tu jest ten dla maga. Spoko. Tam skrzynka. A, tymśmy. Tutaj takie odbicie od mojej pochodni. Myślałem, że tam coś jest. Dobra. Zal. Oto tutaj muszę moim magiem dojść stanowczo. Pewnie jakiś ważny punkcik tam na tym układzie do odkrywania nowych zaklęć. I co, tutaj zamknięte już, tak? Aha, dobra. Jeszcze trzeba się tam obok dostać, ale tam trochę więcej czasu miałem, nie? Damy radę w tym odcinku. W tym odcinku ja tam muszę się dostać. Czyli pyk. Może tam doskoczę. Do tego. Tutaj złap się zębami. Tutaj skok. Hop! Nie! Dobra, tędy się nie da. Dobrze, że dużo czasu na powrót. Bo on się tu dusi od czegoś. No i co teraz? Jakoś tędy? Nie, tędy stanowczo nie. Czyli jednak trzeba zacząć. Trzeba zacząć od tego. Ale dużo czasu. Jakoś trzeba będzie tam w prawo przejść chyba. Tak, w prawo. Tu. Nie. Ale dobra, to jakoś tędy. Może wyeliminuję jakiś zbędny kamulec. O, na przykład ten, żeby mi się coś nie pomyliło. Jak tu będę skakał. Ach. No dobra. To może nie będzie takie proste jednak. Hops. Jest! Haha. Proszę mnie pochwalić w komentarzach w tym momencie. W tym momencie pauza i pochwalenie w komentarzach procka. Dobra, to skrzynka. Uwaga. Zaklęcie jakieś. Aha, kwasowe. No dobra, coś już takiego podobnego chyba było, nie? Mi broadsword. No, powiedzmy. Jakieś luty mam, ale szału nie ma dla mojego dzielnego wojownika z otwieraniem zamków. Tam gdzieś można przejść. Spróbujemy. Zobaczymy, czy da radę. A zdążyłem tutaj coś. A, jestem! Jestem. No już dwa razy mnie nie musicie chwalić, no. Dobra, ostrożnie.
Jakieś szczury tu mogą być. Tu jest krata taka niby do otwarcia. Tam coś było. Widzieliście to? Tutaj coś się błyszczy. Tam coś było przykucne. Jakiś duch tam lewituje. Okej. Litecoin pouch, czyli monetki i bransoleta. Brass to jest chyba mosiężna, tak? Czy jak to jest? To? Chyba coś się stało. To otworzyło to, a to pokrętło. Tam jest duch jakiś. A, dobra, coś zrobiłem. Coś zrobiłem. Nie, no to chyba już nic. Aha, tu się otworzyło. Czyli mamy po prostu skrót. Ej, ten duch tam. Jak zabić ducha? Pewnie magią. Jak tu magiem przyjdę, to go zabiję. Wiecie co, sprawdzę jeszcze tutaj jednak. Troszeczkę. Może coś tu jest schowane. Gdzieś. Mam trochę czasu. Nie za dużo. Nie, chyba nie. Dobra. No, jakiś duch tam jest. Dobra, idę tutaj na skradaniu. Zobaczmy tę wodę. Zanim pójdę do jakiegoś ducha podejrzanego. Wiecie co? Może poziom wody się podniósł, jak pokręciłem tym pokrętłem. Jak w Bladzie takie motywy były. I może jakoś w końcu da radę tu podejść. Tylko trzeba pewnie iść tam gdzieś w kierunku tego ducha. I tam też może być takie pokrętło. Takie obstawienie. Skradanko. Gdzieś tutaj lewitował, nie? Ta krata też taka jakby się mogła podnieść. Zobaczy mnie w cieniu? Chyba nie. Pójdę za nim, ok? Tak w stanie skradania. My i się już przypominają znowu motywy Steve'a, nie? W cieniu. Zobaczymy tu. O nie, to są te głośne posadzki takie, jak w Tiffie. No muszę się schować przed duchem. Nie idzie za mną tu coś? Coś słychać. Nie, dobra, on tam sobie lewituje. To jest taki strażnik. O, słychać pułapkę. Gdzieś tu. Jest, jest zaburzenie. Dobra, to jest jakiś obszar. A tam są kolce, patrzcie. To jest jakiś obszar z pułapkami. Dobra, uważajmy na pułapkę. No, wygląda dosyć łatwo.
To jest to z duchem? Tak! Uwaga na ducha. Żeby mnie tu nie zobaczył. Poczekajmy, aż przejdzie. Tam może być kolejny duch gdzieś pewnie. No to jest taki etap skradankowy, widzę. O kurde! Nogi. Bandażyk. Nie! Dobra. No to się narobiło. Dobra, uciekamy. Jestem uleczony bandażem. A, udało się zwiać. Masakra, ale fajne. Dobra, słuchajcie. Zakończę odcinek, bo mamy ponad godzinę. W następnym odcinku robimy ten obszar. Taki skradankowy. Jakieś pułapki, kolce, tutaj duchy. Takie różne rzeczy. No w sumie to mogłem spróbować z tym walczyć już, jak tak odszedłem. Może to można pokonać normalnie, no ale ducha pewnie nie. Chociaż cholera wie. Może trzeba mieć magiczną broń. O, 12. A czemu mi tutaj wzrósł udźwig? Dlatego, że strzały wziąłem? Aha, strzały też ważą, jak mam tutaj na tym ekranie. Znaczy, w tej sekcji. To dobrze wiedzieć. Nawet nie muszę pewnie tylu strzał naraz tutaj mieć przypisanych. Dobra. Ale mamy tutaj jakieś fajne motywy. W następnym odcinku będziemy to robić. A tymczasem ja was żegnam. A czemu mi tutaj fiolka pusta wpadła? Przecież ja tutaj miałem puste. Halo? O, tak chcemy mieć. A tu jakby co, mogę łopatę trzymać? Na przykład mogę i mamy miejsce, zobaczcie. Chociaż tutaj to powinienem mieć coś... Znaczy, jakby mi miejsca brakowało, to można tu coś dużego włożyć. A tak normalnie to może to, jakieś efekty właśnie do likwidowania różnych efektów, nie? Tak zróbmy. Trzymajcie się, na razie.